Cześć, witamy ponownie na kanale Husator. Dzisiaj bohaterem odcinka będzie Naked 125. Jest to model marki Barton, który się nazywa właśnie Naked 125. Zapraszam do oglądania, bo wiem, że wielu Was czeka na materiały na temat tego pojazdu. Zapraszam do oglądania. Bardzo wielu z Was na naszych początkowych relacjach, TikTokach, shortach porównywało ten motocykl do Hondy CB125. No nie bez kozery, bo wyglądają bardzo podobnie. Bliźniacze, zawieszenie upside down, silnik. Tutaj mamy jednocylindrowy, chłodzony powietrzem, pięciostopniowa skrzynia biegów, bardzo fajny naked, kompatybilny, krótki, zwrotny, wyświetlacz bardzo przejrzysty, pokazuje na jakim biegu jedziemy, jakie obroty, jaką mamy tutaj prędkość, więc naprawdę fajnie to wszystko jest skonstruowane. Oczywiście tarcze hydrauliczne, hamulce hydrauliczne, duża tarcza z przodu, zobaczcie jak to wygląda przepięknie i hamuje bardzo fajnie. Z tyłu również jest tarcza, rama już bardziej zaawansowana, tłumik na dole jest bardzo ciężki, mocno zdławiony. My jesteśmy teraz podczas takich pierwszych testów, sprawdzamy układ silnikowy, zawieszenie, hamulce, no i zjeżdżamy i tutaj na życzenie klientów robimy Wam pełen przegląd zerowy z wymianą oleju, z płukaniem oleju po tym oleju transportowym i dostajecie już w pełni przygotowany pojazd do docierania przez 500 km, bo pierwszy przegląd jest właśnie po przejechaniu 500 km. Jest to model NKD RS125 Naked marki Barton. Opony, profil opony jest bardzo mały z tyłu, 140-60-17. Z przodu mamy około chyba 110-70-17. Marka jakaś chińska, ale tak jak mówię, nie bać się ich z tego względu, że one bardzo fajnie się sprawdzają latem, jak jest ciepło, gorzej jak jest zimno i deszczowo, trzeba uważać, ale plusem jest oczywiście tych opon to, że bardzo długo starczają. Oczywiście po jakimś czasie można wymienić w naszym serwisie na nowe opony, markowe i też będziecie mieć ok. Jeśli chodzi o lampa LED z przodu, bardzo ładnie to się prezentuje, zaraz go sobie odpalimy. Na nóżce, na podporze bocznej nie odpalimy go, więc po prostu będziecie musieli go zawsze, tą nóżkę złożyć i wtedy go odpalimy. Teraz go odpaliłem. Jak widzimy, tutaj mamy bieg. Jeszcze nie wiem, zobaczymy zaraz podczas jazdy, co tutaj się wyświetla. Czujnik poziomu paliwa, ilość przejechanych kilometrów, trip A. No i teraz obrócimy kamerkę. Zobaczycie sobie, jak to mniej więcej wygląda. Długie, krótkie kieruneczki, również bardzo ładne. Fajnie się za nim siedzi, więc będzie ok. Siadamy na moto, ubieramy kask i jedziemy zobaczyć i pokażę Wam, jak on jedzie i zachowuje się podczas jazdy. I w tej pięknej scenerii jesteśmy tutaj przy naszym salonie. Tam z daleka widać nasz salon. Tutaj zawsze są jazdy testowe i osoby, które kupią motocykl i skorzystają z naszego instruktażu, na koniec muszą jeszcze pojechać tutaj pod obwodnicą na spokojnie, mały ruch, wyczuć motocykl i bić trzeci, czwarty, piąty, czasami szósty bieg i tutaj sobie dojeżdżacie. I to jest śluza w Rublin, bardzo zabytkowa, fajna, unowocześniona. No i tyle z hydrologii, wracamy do naszego Bartona. No czasem ruszamy jedyneczka na dół. No i lecimy. Zobaczymy, jak się będzie Wam tutaj podobało, jak będzie brzmiał podczas jazdy.
Tak wyglądają pierwsze kilometry Bartona Naked 125. Ja już mam pierwsze testy zrobione, wszystko w miarę fajnie działa. No i przekazuję to ponownie chłopakom, żeby teraz zajęli się pukaniem silnika. Dla nas jest to bardzo ważne i dla Was też powinno być, ponieważ naturalne jest to, że przy docieraniu tych opiłków będzie jak najwięcej. I tutaj ten pukanie silnika na podstawie preparatu Liqui Moly Engine Flush ma za zadanie wyczyścić w tej pierwszej fazie jak najwięcej tego silnika od wewnątrz. Ważna też uwaga dla Was, żebyście nie przestraszyli. Tutaj układ wydechowy, na przykład w tym modelu, jest pomalowany specjalną farbą do układu wydechowego. No i po to jest właśnie ten pierwszy rozruch. Przejeżdżamy, ja tam dojechałem na śluzę, zaczęło naprawdę dymić, ta farba się utwardzała. No i tak naprawdę wyłączyłem, tego to też Wam zalecam, żeby to się utwardziło. No i później już drugi raz jak jechałem, to zobaczcie, nie ma żadnego dymku, wszystko jest utwardzone i twarde, więc na to zwracajcie uwagę, nie panikujcie, że coś Wam się dymi, to jest wszystko i wyłącznie wina tej farby, ale to ma tak być, to ma się utwardzić i dzięki temu później już nie będzie na przykład problemów z rdzewieniem tej układu wydechowego, więc to jest bardzo ważne i na to zwróćcie uwagę. Tu jeszcze widzimy taki delikatny dymek, to jest właśnie utwardzanie farby, która jest pomalowana, jeśli chodzi o układ wydechowy. I lecimy z pukaniem. Pukanie silnika to nic innego jak dolanie do silnika, który jest do oleju, który jest w silniku, właśnie tego preparatu Engine Flush. Jest to już w standardzie robione. Odpowiednio dobieramy ilość tego preparatu zgodnie z tym, ile tego oleju jest w silniku. Tutaj przeważnie jest około, w ile wadym, 1 litr? 0,40, czyli wychodzi 40 ml na litr oleju w silniku. Wlewacie, później znowu odpalacie, około 8-10 minutek. Fajnie, jakbyście popracowali sprzęgłem, czasami raz można. Oczywiście wracacie, spuszczacie ten olej i wlewacie już olej dedykowany do tych pojazdów. Ten olej transportowy, on jest przystosowany do tego, do docierania, więc też starajcie się, na tym oleju też oczywiście ten silnik będzie śmigał, nawet do 500 km, ale my tutaj chcąc wydłużyć żywotność tego silnika, zastosujemy właśnie proces pukania silnika, potem jest nowy olej, a już na pierwszym przeglądu ponownie robimy pukanie, olej i dodatek do oleju z wysiaczkiem molibdenu. No i to powinno wydłużyć żywotność silnika o 50%, a to o to nam oczywiście zależy. Jesteśmy już po wypukaniu silnika i spuszczamy właśnie olej. Jak widzicie, przed pukaniem on by był taki, przeważnie one są jasne. A po pukaniu, tym preparatem, który Wam wcześniej pokazałem, zobaczcie, on się lekko zaczernił, a sami widzieliście, że preparat jest przezroczysty, więc to jest niezmiernie ważne przy eksploatacji motocykla. My robimy już w standardzie przy każdym przeglądzie gwarancyjnym, pogwarancyjnym właśnie cykl, pukanie, olej, no i potem dodatek do oleju. Przy nowym pojeździe tym dodatku nie dojemy, ale już przy 300-500 km dodatek z dwusiaczkiem molibdenu dajemy. Przy okazji zobaczcie sobie, w Nakedzie 125, w tym miejscu jest śruba spustowa pod silnikiem po lewej stronie. No i tak mniej więcej wygląda, jest sitko w środku oraz sprężynka plus śruba. To trzeba uważać, bo to nie jest, to jest aluminiowe, Wadym? Nie, to jakiś spory. To jest jakiś taki duro aluminium, że tak powiem, więc uważajcie, dobry klucz, żeby to się nie przekręciło, bo potem będziecie mieć problem z spuszczeniem oleju. Więc tak to mniej więcej wygląda. Teraz idziemy po olej i zalewamy. I zobaczcie, też Wam pokażemy, jaki olej lejemy, jaką ma konsystencję i ile tego oleju dokładnie wejdzie. Jesteśmy już podczas uzupełniania, dolewania oleju po
tak jak wcześniej widzieliście, pukaniu silnika. No i teraz ciekawostka. Mamy silnik, pierwszy raz już nam to się zdarzyło, kiedy producent zaleca olej nie 10W40, ale 15W40. Z racji jeszcze małej dostępności olejów motocyklowych o tej lepkości, my tutaj zastosowaliśmy olej Liqui-Moly 15W50. Dlaczego? Te 50 powoduje, że jest grubszy film olejowy, jest jakby bardziej wydajny, poprawia, jakby zwiększa właściwości, jeśli chodzi o i zabezpieczenie tłoka przy wyższych temperaturach, przy większych obciążeniach, więc na pewno będzie to na plus, ale ważna uwaga, już się pojawiają oleje w silnikach 125, troszeczkę innej specyfikacji, na to zwracajcie uwagę. W przypadku Bartona Naked 125 macie naklejkę naklejaną przez producenta. To jest bardzo ważne. Jak piszę tutaj 15W40, to nie lejemy 10W40. Po coś to jest, tutaj jest troszeczkę inny ten silnik, to nie jest tak jak było do tej pory, więc trzymamy się tego. 15W50 my tutaj lejemy przy pierwszym przeglądzie zerowym, który przypominam kosztuje u nas 300 zł. Jeszcze wycenimy ten olej 15W50, ale myślę, że będzie podobnie, litr około 50-60 zł. Więc to jest, myślę, że fajna ciekawostka dla osób, którzy interesują się tematyką, interesują się motocyklami 125, a ten Naked jest bardzo popularny i zdecydowanie będzie cieszył dużym zainteresowaniem i sprzedażą. Trzeba ustawić odpowiedni stan, no i później lecimy już na testy takie finalne. Chciałbym go mocniej i szybciej rozpędzić, żebyście widzieli, jak to się wkręca, kiedy go odcina przez chwilkę, żebym Wam to mógł pokazać. Teraz też ważna informacja, ile tego oleju wlać. Jest też informacja na silniku, przez producenta wlewamy litr. Na akurat bagnecie tutaj wyszło praktycznie na samym końcu, w okienku było połowę. Następnie odpalacie, oczywiście zakręcacie tutaj koreczek, odpalamy silnik, czekamy aż ten olej zostanie zaciągnięty. Chwilkę pochodzi, gasimy, no i później odczekamy, aż znowu zleci i ponownie będziemy sprawdzać. Więc to jest ważne, żeby trzymać się zaleceń producenta, ale też na bagnecie kontrolować ten poziom oleju. Jesteśmy już po wymianie oleju, po pierwszym rozruchu. To jest bardzo ważne dla nas i dla Was powinno być ważne. Jest to oczywiście serwis dodatkowo płatny, przegląd zerowy, serwis 300 zł, olej 50, pukanka 20, więc 370 dodatkowo i macie wtedy ten olej transportowy wymieniony. Przypominam, to nie jest obowiązkowe, jeśli chodzi o sam olej, ale no tutaj chcąc wydłużyć żywotność tego silnika, my Wam to oferujemy. Jak nie chcecie, składanie przegląd zerowy 350 zł, 300 zł, przepraszam, jeśli chodzi o pojazdy szosowe i to jedzie do pierwszego przeglądu 300-500 km, serwis wymienia olej zgodnie ze specyfikacją, co ważne, jak widzieliście, i to jedzie dalej, ale tutaj mamy taką zasadę, wszyscy z tego skorzystają, więc mam nadzieję, że Was też do tego zachęcę, a teraz czas na testy już bardziej zaawansowane. Przypominam, docieramy te motocykle w zakresie obrotów 6 a 7 tysięcy do 500 km. Ja Wam tutaj troszeczkę na krótszych odcinkach pojadę wyżej, do odciny, żebyście zobaczyli, jak on kręci, jak on szybko wkręca się na obroty, żebyście zobaczyli, kiedy odcina, ale to dosłownie przez chwilę. Wam zalecam jeździć w tym okresie cały czas między 6 a 7 tysięcy. Prędkość około 80 maksymalnie kilometrów na godzinę, a potem redukujemy i znowu się bawimy. Fajny cykl miejski, jeżdżenie takie dynamiczne, niewolne. Unikamy jeżdżenia na wysokim biegu, na bardzo wysokich obrotach oraz unikamy również jeżdżenia na niskich obrotach i na wysokim biegu. To też jest niepożądane. No i teraz czas wsiadać na ten piękny motocykl. Mi się on bardzo podoba, mam nadzieję, że Wam też i Was zachęcę tym poradnikiem, tym filmikiem do zakupu w naszym salonie. Lecimy! Mamy już zrobione 10 km Bartonem Naked 125. Jeśli chodzi o właściwości jezdne, świetnie. Zawieszenie bardzo ładnie pracuje, ten upside down. Tył również jest dosyć fajny. Nie za twardy, nie za miękki.
Jeśli chodzi o wybieranie właśnie takiego bruku, też świetnie. No nie jest to demon prędkości, fajnie przyspiesza, ale już tak od 87 km na godzinę już trzeba czekać, aż się to rozpędzi, co zaraz Wam pewnie pokażę. Na pewno jest to najkedzik typowo miejski, bardzo fajnie, lekko się nim przemieszcza między samochodami. To jest główna zaleta tego motocykla i taki on powinien być. Jest bardzo cichutki, powiem szczerze, ten tłumik, no nie bez kozery, on waży bardzo dużo, bo jest tak nawalony tym wszystkim z blokadami, że jakby go otworzyć, to naprawdę by to odżyło i naprawdę fajnie by to ciągnęło przede wszystkim z dołu. 9,5 tysiąca do 10 odcina, więc jest na maksie, więc myślę, że ten silnik ma duże możliwości. Lecimy, obracamy kamerkę i zobaczcie, jak się mieści. Dojechaliśmy do celu Bartonem Naked 125 do klienta. Tu akurat zrobiliśmy taki wyjątek, bo chciałem go przetestować, bo jest zarejestrowany. Chciałem zobaczyć, jak on się sprawuje, przez co dostajecie informacje z pierwszej ręki, jak to rzeczywiście działa. Więc wszystko klientowi wytłumaczyłem, jak docierać, czyli powtórzyłem to, co Wy usłyszeliście na tym materiale. Pojazd 10 tysięcy złotych, przegląd zerowy 300 zł, 50 zł, olej 20 zł, płukanka i macie w pełni przygotowany pojazd. Dojazdy po mieście super, w trasy troszeczkę mniej, ale jest bardzo zwinny, sprawny, lekki i cichy.